dzisiaj? Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy właśnie na premierze filmu Detektyw Bruno, a u mojego boku Dorota Kolak. Witam. Dzień dobry. Jest pani menadżerem gwiazd, dobrze mówię, w filmie? Tak naprawdę jednej gwiazdy, którą prowadzę. To jest taka wyjątkowo komfortowa sytuacja, kiedy jeden aktor i jeden menadżer jest. Zgadzam się, żeby... Podpisano. No, a podpisała. Filmy rysunkowe jakby zaspokajają te potrzeby dzieci młodszych, ale dla dzieci starszych już tych filmów nie ma tak dużo. Ja myślę, że to pokolenie, które się wychowało na polskich filmach, teraz chce tworzyć filmy po prostu dla swoich dzieci. Być może stąd to wynika, że teraz się otworzyło pewne pole manewru dla filmów familijnych. Prosiłabym, żeby opowiedziała mi pani trochę o fabule filmu, nie zdradzając wątków. No to będzie trudne, ale spróbuję. To jest taki klasyczny, tak jak jest w tytule Detektyw Bruno, no to jest film kryminalny z taką nutką śledztwa po nitce do kłębka, czyli kolejne informacje, kolejne cegiełki układają historię, która dla młodego bohatera jest bardzo ważna, jest też bardzo ważną dla niego sprawą emocjonalną. Czym różni się praca na planie filmu familijnego od pracy, na przykład na planie dramatu? No, wie pani przede wszystkim tym, że na tym planie, w tym wypadku i w poprzednim także są dzieci. Praca z dziećmi wymaga bardzo szczególnych umiejętności. Przede wszystkim od reżyserów. Pewien rodzaj wyrażania zadań w sposób bardzo krótki, jasny. Rozstajemy się z tymi dziećmi i już właściwie, kiedy się z nimi żegnałam, to wiedziałam, że spotkamy się za czas jakiś, a oni już będą dużo więksi.